Proszę Państwa, przed Państwem będzie konkurencja. Dziewczyny o tym nie wiedzą, ale zgłosiły się do konkurencji, która nazywa się Test na Dziewictwo. Będziemy sprawdzali dziewictwo naszych dziewczyn. Poproszę kolegę tutaj z talerzykiem. Drodzy Państwo, i teraz, żeby przeprowadzić tą konkurencję, to chciałbym od Państwa pożyczyć jakąś monetę. Złotówkę, dwa, pięć, obojętnie. Jakąś monetę. Masz? Papierowy się nie uda. Musi być moneta. Kto ma monetę jakąś? Słuchajcie, łapcie się za kieszenie. No nikt nie ma monety. Już idzie, już idzie. Kto ma złotówkę? Już jest? Mamy dwa złote. Drodzy Państwo, żeby przeprowadzić tą konkurencję, to już Państwu tłumaczę. Ja te dwa złote, dziewczyny, Wam będę wkładał między kolana. O ja cię, no co? Nie miałyście nigdzie dwa złote? I uwaga, Waszym zadaniem będzie dojść z tym pieniążkiem między kolanami do tego talerzyka i trafić tym pieniążkiem do talerzyka. Ale uwaga, nie dotykamy pieniążka rękoma i nie podpieramy się podłogą. Dobrze? Jak się zgubi, no to trudno. Będziemy szukać. Koleżanka ma na imię jak? Gabrysia, czy ty jesteś dziewicą? No, innej odpowiedzi nie chciałbym usłyszeć. Dobrze, Gabrysiu, jeżeli jesteś dziewicą, to raczej nie będziesz miała trudności, żeby trafić do talerzyka. Dziewczyny, to nie jest konkurencja na czas, dobrze? Okej, okay, no to co, mogę? Zaciskamy. A nie, nie, czujesz go? Czujesz? Nie czujesz? Poczekajcie, bo ona nie czuje. Okej. Okay. Mamy? Proszę bardzo. Zaczynamy. Nie dotykamy. Nie dotykamy. Nie dotykamy, słuchajcie. No, no, no. Nie ma go? Nie dotykaj. Ej, nie udało się. Oj nie, kłamałaś, kłamałaś. Nie jesteś dziewicą. Nie było, musi zostać w talerzyku. Koleżanka kolejna ma na imię jak? Magda, czy ty jesteś dziewicą? Oczywiście, oczywiście to sprawdzimy. A ciocia się tutaj cieszy, bo wygra. To jest nasz czarny koń zawodów, drodzy Państwo. Będzie się działo. Ale niech ciocia sobie odpocznie na sam koniec, dobrze? Dobrze, okej. Okay. To co, możemy? Zaciskamy, ale tu jest zacisk. I uwaga, zaczynamy. Zobaczcie, każdy ma swój sposób, bardzo ładnie. Nie! No dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, no, jakby nie było, to już jedną dziewicę mamy na weselu. Na 160 osób. Jeszcze nie, siadaj młody, ja ci wszystko powiem. Zapraszam ciebie obok pary młodej, dobrze, żebyś sobie stał. To jest nasza dziewica, wielkie brawa. Kolejna koleżanka ma na imię jak? Natalia, czy ty jesteś dziewicą? No jasne, no to jasne, to sprawdzimy. Dobrze, mogę? Kieca do góry. Zaciskamy. Czujesz go? Nie czujesz? Jest? Dobra, zaczynamy. Nie dotykamy, nie dotykamy. Druga, ciocia, masz konkurencję, muszę ci powiedzieć. Halo, halo. Tutaj Natalia. No dobrze, kolejna nasza. Dobrze, widzę, że chcesz odpocząć, okej. Okay. Za ciężka konkurencja dla ciebie. Dobrze, koleżanka ma na imię jak? Dorota, czy ty jesteś dziewicą? W lewym uchu. A z prawym co się stało? Nie wiem. Komar ugryzł. A jest, jaki zobacz, jaki bohater. To moja. Zaraz zobaczymy, gorzej jak się okaże dziewica, to ci wszyscy będą współczuć. No dobra, okej. Okay. To co, mogę? Piękne, piękne są. Zaciskamy. Dobra, jedziemy. No zobaczcie. Ona wie, że jest dziewicą. Pięknie, pięknie.
Tak jest. No i co teraz, Dorotka? No traf, traf, bo zobacz, tu mąż patrzy. Ile lat po ślubie? 9 lat? Chłop o suchym pysku 9 lat siedzi. 19! Chłopie, ty jak Sahara wyglądasz! Dajcie spokój! No nic, mamy 3 dziewice, młody! Ty się tak nie ciesz, bo jak tak dalej pójdzie, to po wódkę trzeba będzie jechać. No dobrze, no to tutaj już teraz odpoczywasz, co? Masz na imię jak? Klaudia. Klaudia. Patrz cały czas o tym lewym uchu. A dzisiaj też stracisz słuch wieczorem. Znaczy nad ranem. Dobrze, możemy zaczynać? Jesteś dziewicą? Ja chcę. Nie wiesz? No tego nie wiesz o tym, czy jesteś. Dobrze, to sprawdzimy. Dobra, sprawdzam. Słuchajcie, to jest jak dmuchnięcie alkomatem. Co? Chcesz się wypłakać? Masz męża? Całe szczęście. Dobrze, to zaczynamy, tak? Okej, okay. Startujemy. Zobaczcie! Lekko, zwiewnie i przyjemnie. Ja rozumiem, drodzy Państwo, że na Podkarpaciu same dziewice, ale skąd się dzieci biorą? Bocian przynosi chyba, z Ukrainy. No, drodzy Państwo, i czarny koń naszych zawodów. Wielkie brawa! Pani ma na imię jak? Pani Tereso, czy pani jest dziewicą? Tak. No, tak na pół. Ja nie wiem, jak to można na pół być dziewicą. Też w uchu? Prawym czy lewym? No, troszkę w lewym. Dobra, sprawdzimy to. Czy mąż jest? No jest gdzieś. Uciekł. A on jest głuchy. To nie będzie wiedział, o co chodzi. Dobrze. Okej. Okay. Możemy? Ale które kolana mam pchać? Dobra, zaciskamy. Bardzo ładnie, świetnie, ale pani cała drży. A to nie było co. Dobra, okej, okay, zaczynamy. Słuchajcie, falsat. Ja też czasami źle wkładam. Powtórzymy, możemy to powtórzyć? Spokojnie. Najwyżej się chłop i tak nie usłyszy. A on tu w ogóle jest gdzieś czy nie? Obserwuje? Chociaż oczami, żeby mrugał. Dobra, zaczynamy, tak? Niech pani dobrze ściśnie. Co jest? Gilaki? Dobrze, jest okej? Okay? Zaczynamy. Oczywiście doping, doping. Pani Tereso, spokojnie. Jak pani trafi do talerzyka, to chłop od razu such będzie miał. Widać, że ten orzełek ciężki jest. Ale on jest głuchy, nie słyszał tego, nie? Drodzy Państwo, zapraszam. Tam z tyłu. To niech sobie patrzy gdzieś tam. Drodzy Państwo, zapraszam nasze dziewice. Macie 5 dziewic na weselu. Wielkie brawa. Oczywiście wyręczamy nagrody dla każdej po wódeczce. Właśnie teraz, dobrze? Opłacało się brać udział. Wódeczka weselna specjalnie dla Was. Oddaję 2 złote, koledze. Bardzo proszę. Jest ciepłe jeszcze.